Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Dziś Boże Ciało. W całej Polsce odbywają się uroczyste procesje. W Poznaniu przewodniczący Episkopatu ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki przypomniał, że Eucharystia daje życie i warto o nią w sposób odpowiedzialny walczyć. W Krakowie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski wskazywał z kolei, że Bóg przypomina nam, że jest obecny, zwłaszcza w sytuacjach prób i trudności. Jeśli Kościół jest zdrowy, wówczas robi on wszystko, aby Eucharystię celebrować. Jeśli Eucharystia daje życie, to warto o nią walczyć w sposób odpowiedzialny, mimo rzucanych haseł, że zdrowie jest ważniejsze od mszy świętej, albo że zakupy są konieczne, a msza święta nie. Róbmy wszystko, aby się nie okazało, że my bez niedzielnej Eucharystii żyć możemy. Jeśli zaniedbamy Eucharystię, w jaki sposób zaradzimy naszej nędzy? Niesiony w procesjach eucharystycznych Chrystus mówi swą niepojętą dla ludzkiego rozumu obecnością. Jestem prawdziwie Bogiem z wami. Jestem z wami. Jestem dla was. Jestem zwłaszcza w sytuacjach prób i najrozmaitszych trudności. Jestem z wami. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Nowe przepisy pozwolą na bezterminowe ściganie zbrodniarzy czasów komunizmu. Tortury, pobicia, nielegalne uwięzienia, bezprawne wyroki sądowe, inwigilacje, zastraszania, bezpodstawne zwolnienie z pracy. Te zbrodnie komunistyczne z dniem 1 sierpnia mogą ulec przedawnieniu, pomimo tego, że nie zostały we właściwy sposób nie tylko zbadane, ale i osądzone, mówi historyk dr Robert Derewenda. 30 lat właściwie od czasów komunizmu, a my nadal borykamy się z tym samym, to znaczy z niewyjaśnionymi wieloma sprawami dotyczącymi działania Służby Bezpieczeństwa, dotyczącymi działania agentów Służby Bezpieczeństwa. Niewyjaśniona śmierć chociażby księdza Franciszka Blachnickiego jest tego przykładem, jednym z wielu, podkreśla historyk. Cały szkopuł jest w tym, że nie wiemy dokładnie, za którymi zbrodniami stała Służba Bezpieczeństwa, co więcej, w jaki sposób uczestniczyła w wielu śmierciach tak naprawdę. Przedawnienie zbrodni w praktyce oznacza to, że prokuratorzy pionu śledczego nie będą mieli obowiązku ścigania tych, którzy w czasach komunizmu katowali ludzi bez poniesienia jakiejkolwiek kary. Pozwala na to obecna ustawa o IPN, ustawa, o której zmianę apelowały środowiska patriotyczne. Odpowiedni projekt nowelizacji przepisów już jest w Sejmie. Złożyli go politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował prezydencki minister Andrzej Dera, intensywne prace nad zmianą ustawy trwają także w Kancelarii Prezydenta. Andrzej Duda jasno deklaruje, że poprze projekt znoszący okres przedawniania zbrodni komunistycznych, jeśli tylko trafi on na prezydenckie biurko. Ja uważam, że te zbrodnie powinny być tak ścigane jak zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne. Niewykluczone, że parlament nowelizacją ustawy o IPN zajmie się jeszcze w czerwcu. Wybory prezydenckie już za 17 dni. Głosowanie poprzedzają jednak ważne daty z kalendarza wyborczego. Przypominamy o tym, do kiedy trzeba dopisać się do spisu wyborców i do kiedy należy złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na 28 czerwca. Głosowanie będzie możliwe w dwóch formach. Tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie. Zanim jednak zagłosujemy, warto poznać najważniejsze daty z kalendarza wyborczego. W najbliższy poniedziałek to będzie taki ostateczny termin, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza musi podać ostateczną listę kandydatów na urząd prezydenta. Kolejna data to jest wtorek 16 czerwca, to jest ten termin, do którego, to jest ostateczny termin, kiedy jeżeli ktoś chce głosować korespondencyjnie, może taki zamiar zgłosić w urzędzie gminy. Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłącznie głosowanie korespondencyjne na terenie, gdzie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.
Kolejna ważna data to 23 czerwca, mówi rzecznik prezydent Gdańska Daniel Stenzel. Do tego dnia możemy dopisać się do spisu wyborców, jeżeli nie ma nas w spisie w mieście, w miasteczku, w gminie, w której na co dzień funkcjonujemy. Do 26 czerwca możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli w dniu wyborów będziemy w innym miejscu niż na co dzień przebywamy, niż na co dzień głosujemy. Osoby, które w dniu głosowania będą przebywały na kwarantannie, czas na złożenie wniosku o głosowanie korespondencyjne mają do 23 czerwca. Chyba że na kwarantannę trafią po tym terminie. Wtedy ostatnim terminem jest dla nich 26 czerwca. Jeśli ktoś jest w kwarantannie, może zagłosować korespondencyjnie. Tyle tylko, że jeżeli ta osoba otrzyma pakiet wyborczy, to również tego samego dnia, 26 czerwca, w piątek, musi ten pakiet wyborczy przekazać do Urzędu Gminy. 28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert od głosujących korespondencyjnie przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych. Swój głos na wybranego przez siebie kandydata na prezydenta mogą także oddać Polacy mieszkający za granicą. Ci, którzy zgłosili się do wyborów, które miały się odbyć 10 maja, zostali w spisie wyborców. Ale po drugie trzeba powiedzieć i podkreślić, że termin rejestracji dla tych, którzy będą głosować korespondencyjnie poza granicami Polski, mija tak naprawdę w najbliższy poniedziałek, 15 czerwca. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski apeluje również do Polaków mieszkających poza granicami kraju, aby sprawdzali w polskich konsulatach, jak w danym miejscu głosowanie będzie przebiegało. Warto wejść na stronę swojego konsulatu, warto zobaczyć, czy będzie można głosować w tych komisjach korespondencyjnie, czy będzie można głosować stacjonarnie, czy będzie można głosować w tych dwóch trybach. I jeszcze jedna uwaga. Ci, którzy zarejestrowali się do wyborów 10 maja, zarejestrowali się w sposób stacjonarny, muszą sprawdzić, czy dalej w tej komisji w taki sposób będą mogli głosować. Bo może się okazać, że ze względów epidemiologicznych dopuszczone będzie jedynie głosowanie korespondencyjne. W takim przypadku osoby te będą musiały zaktualizować swoje zgłoszenie. Inaczej nie otrzymają karty do głosowania. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz został uhonorowany medalem Pro Bono Polonie. Odznaczenie otrzymał kapłan niezmiernie zasłużony dla utrwalania pamięci historycznej, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Medal Pro Bono Polonie to odznaka okolicznościowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Otrzymują ją osoby, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii polskiej niepodległości oraz szerzenie patriotyzmu wśród Polaków. Medal podczas wczorajszych uroczystości z okazji 21. rocznicy wizyty ojca świętego Jana Pawła II w Drohiczynie otrzymał ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Słowa, które ksiądz biskup do nas kieruje, uczą, a przykład życia pociąga. Za to, księże biskupie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za to, że we wszystkich chwilach życia naszej ojczyzny ksiądz biskup wskazuje nam i przypomina, jak być wierny tej dewizie naszych przodków, która jest najświętsza. Bóg, honor, ojczyzna. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz często podczas homilii i przemówień przywołuje i przypomina słowa świętego Jana Pawła II o potrzebie podtrzymywania pamięci, bo pamięć jest fundamentem naszej tożsamości, dodał Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ksiądz biskup otrzymał także wierną replikę ryngrafu Konfederatów Barskich. A kolejne informacje dnia w telewizji Trwam. Po apelu jasnogórskim zapraszam i do zobaczenia.